Hello na kanale. Dzisiaj chciałam poruszyć film dotyczący, czy chciałabym wrócić do Polski. Od razu powiem, że z chęcią chciałabym tutaj zobaczyć Wasze komentarze, zwłaszcza osób, które były na emigracji, wróciły do Polski, co myślą, czy jednak wracają z powrotem, bo tak też się zdarza, czy zostają w tej Polsce, czy są zadowoleni z tych decyzji, a może Wy znacie kogoś, kto właśnie wrócił z zagranicy i chce zostać w Polsce lub nie, dajcie mi znać w komentarzach. Przypominam też o subskrypcji. Jest mi bardzo miło, że jest nas tu aż 6000 osób. To jest masakra. Ale widzę w statystykach, że jest tu wiele osób, które wraca regularnie na filmy, a tej subskrypcji mi nie da. Jakby co, to ja nie widzę, kto mi daje te subskrypcje. No, chyba że w ustawieniach macie, że subskrypcja jest publiczna i wtedy każdy widzi, kogo obserwujecie. No, ale możecie to wyłączyć. A mi jest zawsze miło, jak widzę, że tam jest nas coraz więcej. Zapraszam również na Instagram ikkestressvlog, co oznacza po norwesku bez stresu, zero stresu, wiecie, luz i blues. I zaczynamy tego vloga. Sporo pytań mam pod różnymi filmami w komentarzach, czy chcę wrócić do Polski. Ja kiedyś odpowiadałam w Q&A, że z jednej strony fajnie by było wrócić, a z drugiej strony, no, ludzie mnie denerwują czasami, że zawsze mam jakieś spiny, jak jestem w Polsce z jakimiś tam obcymi ludźmi, że akurat ktoś się napatoczy, mi ciśnienie podniesie. Ale w Norwegii, wiadomo, też nie jest kolorowo. I niektórzy tak, że o, Norwedzy fałszywi, tamto i tamto, bla, bla, bla. No wszędzie znajdą się osoby, które nie są takie, wiecie, też często pojawiają się w komentarzu, że o, oni nie mówią prosto w twarz, co myślą. No dobrze, ale czy Wy też mówicie zawsze prosto w twarz to, co myślicie, bo nie wiem, niektórzy to mówią tak, że jakby nawet powiedzieć komuś coś, co kogoś obrazi, było lepsze niż zachowanie to dla siebie. No nie wiem, no po co? Po co komuś, nie wiem, psuć dzień, albo ktoś nie odpowiada, jeśli z kimś rozmawiać, no to nie rozmawia z tą osobą, no po co komuś ubliżać, no bo nie wiem, jak inaczej to rozumieć, jak nie powie Ci w twarz tego, co myśli, no. Jeśli to jest taka rzecz zbędna, na przykład taka jak, nie wiem, dotycząca wyglądu, no to na mnie to jest bez sensu, każdy ma lustro, widzi jak jest, różne są gusta, no po co krytykować? O czym ja to mówiłam? Znowu uciekłam chyba z tematem. Nie pamiętam. Wiecie co, musiałam sobie przewinąć film, bo ja tak uciekam tematem, że to głowa mała. Dlatego ja wolę, jak jest jakiś Q&A, tak jak ostatnio zrobiłam, miałam kartkę, czytałam, co tam pisaliście, żeby tylko i wyłącznie na to odpowiadać i nie rozgadywać. Bo właśnie jak nagrywam filmy w tym stylu jak teraz, przed chwilą, co właśnie zapomniałam tematu, tak samo było z tymi samochodami elektrycznymi, o, muszę zrobić update, że jest zmiana i teraz od poniedziałku do piątku nie można używać buspasa, jeśli macie auto elektryczne. W sobotę i w niedzielę można, więc no jednak z tymi przywilejami nie jest tak źle, bo tam dużo osób się oburzyło. O, to było oczywiste, że najpierw dają, potem zabierają. Przecież ja tam nie mówię, że się nie spodziewałam tego, tylko mówię, jak jest. Wiadomo, że jak jest przesyt, autobusy miały problem i tak dalej, no to musieli coś zrobić, żeby jednak te buspasy zwolnić, a ludzie to myślą, że nie wiem. Szkoda gadać, mniejsza, bo to nie o tym dzisiaj ten film. Przypomnę Wam, o co chodziło w tym filmie, bo te pewnie też się już zgubiliście. Odpowiadałam na pytanie, czy chciałabym kiedykolwiek wrócić do Polski. I powiem tak, że im dłużej tu siedzę, tym bardziej bym chciała. I nawet już tam pali licho z tymi ludźmi, co mnie denerwują, no bo przecież nie muszę w ich towarzystwie się obracać. Też wydaje mi się, że mimo wszystko powoli w Polsce ci ludzie są bardziej uśmiechnięci, może bardziej otwarci. I chciałabym do Polski, bo tam się będę czuć jak u siebie. I w Ameryce jakby co, bo w Ameryce to macie takie, wiecie, multikulti, że nie ma Amerykaninów, chyba że właśnie Indianie. To są osoby, które przecież pierwotnie tam mieszkały. Więc każdy z innej narodowości będzie traktowany no tak samo, no bo tam nie ma tak jakby, wiecie, Polak w Polsce, Francuz w Francji i tak dalej, i tak dalej. Więc nikt Ci nie zarzuci, że nie jesteś u siebie. A tutaj no, nikt Ci wprost nie powie, ale Ty sam będziesz czuł, że jednak no, coś nie do końca, nie do końca. Może jest to kwestia, że też nie rozmawiam po norwesku perfekcyjnie, ale z tego, co tak słyszę i tak widzę, no to mimo wszystko nigdy nie będziecie, wiecie, Norwegami i zaraz będzie, że wiecie, że o, ja bym chciała pewnie być, coś tam. Nie, no nie zależy mi
na tym, żeby być Norweżką, jestem Polką i dobrze mi z tym, nie mam z tym problemu. Chyba że jestem gdzieś, gdzie Polacy zachowują się jak bydło, no to wtedy naprawdę chciałabym się zapaść pod ziemię i się zastanawiam, Boże Święty, skąd ci ludzie się biorą? Naprawdę, jak jesteście na lotnisku, słyszycie, tam przeklinają, drą się, coś tam. O matko, ja nie rozumiem, czy oni myślą, czy są fajni w tej chwili, czy o co chodzi, bo naprawdę mi jest wtedy wstyd. Dajcie znać, czy też mieliście takie sytuacje, ale jestem pewna, że każda osoba na emigracji już raz się spotkała z takimi facetami, bo zazwyczaj to są faceci, ale dziewczyny też się zdarzają, jednak wydaje mi się, że w większości to są faceci. Od razu sorry dla wszystkich mężczyzn, którzy tu są na kanale. Ja wierzę, że akurat tutaj są osoby, które są ok, są normalne. Widzę też po komentarzach. Cieszę się, że nie ma tu jakichś takich głupich komentarzy, jak czasami, wiecie, faceci potrafią, nie wiem, robić jakiś portal randkowy z każdej strony, gdzie tylko zobaczą dziewczynę, a tutaj jest kulturka, można pogadać w komentarzach, jest fajnie i dzięki za to, że jesteście, zarówno faceci, jak i kobiety. Cieszę się, że mamy taką fajną społeczność tutaj z kulturką. Czasem się zdarza jakiś troll, ale tam komentarz dla statystyk, nie? No, tak więc ja bym chciała z jednej strony wrócić do Polski, myślę, że kiedyś wrócę. Też zastanawiałam się, czy może nie lepiej byłoby pojechać do jakichś cieplejszych krajów, jakaś właśnie Hiszpania jest popularna, Chorwacja ostatnim czasem. No, w sumie fajnie by było mieć jakiś domek w takich cieplejszych klimatach, ale czy mieszkać tam na stałe, to chyba bardziej tak na emeryturze. Bo ja też myślę w ten sposób, że kurczę, no może kiedyś się dorobię dzieci, jeśli będę chciała, już będzie ten czas i tak dalej, no to wtedy są już schody. Tutaj w Norwegii na razie by mi pasowało, bo mam, wiecie, ubezpieczenia tu w Norwegii, w razie co to te macierzyńskie jest fajne tutaj na miejscu i opieka i tak dalej. A jeśli bym pojechała za granicę, no to tam jednak nie mam ani ubezpieczeń takich, ani pracy i już są schody. Co z tego, że kupię tam dom, wyprowadzę się, jak, no, trzeba tak jakby zaczynać wszystko od nowa, więc szkoda byłoby mi trochę stracić to, co tutaj już mam. I niektórzy właśnie, tak jak wspomniałam, że mówią, że nawet fałszywie i tak dalej, no ja na przykład nie lubię, jak się pytają mnie, czy gold bra, czy jak się pytają mnie, czy wszystko ok, wszystko w porządku, zwłaszcza, że czasami jedna osoba w ciągu dnia, jak jestem w pracy, nie wiem, załóżmy, w ciągu pół godziny się będzie przechodzić prawo, lewo, to potrafią zapytać o to 10 razy. Boże, no co ja mam ci, babo, powiedzieć, albo facet, no dobrze jest, no co? Zwłaszcza, że to jest pytanie w stylu jak w Anglii, jak macie te, jak się masz, masz powiedzieć, że fine i koniec tematu, że w porządku. I to jest tak samo, no. No to jest bez sensu. Jak nie interesuje cię to i nie chcesz o tym gadać, to pociul, komuś trujesz głowę, żeby nie użyć innego słowa. No nie wiem, nie lubię takich bezsensownych rzeczy. Albo powiesz im cześć, 10 razy ci widzą ciągle te cześć, 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 no. Więc ja czasem już tylko się uśmiecham, bo już mi się nawet nie chce mówić tego cześć. No bo tak dla mnie to jest takie bez sensu. Nie wiem, czy po prostu w Norwegii to jest normalne i dla niej to tak trzeba po prostu, bo tak i to jest automatyczne, czy co, ale dla mnie to jest męczące, naprawdę. Wystarczy, przecież raz się przywitaliśmy, powiedziałam, że jest okej, okay, to po co 3 razy mnie pytasz? No nic się nie zmieniło. No nie wiem. Dobra, ale czy bym chciała wrócić do Polski? Właśnie tak jak mówiłam, że tak z jednej strony tak, bo będę się czuć jak u siebie, że mam tam rodzinę, też życie też mi się wydaje inne, bo tak, czasem myślę, no fajnie, bo mam rodzinę i tak dalej, no to a tu wyjścia jakieś i wspólne. Tylko, że wiadomo, każdy ma swoje życie i też tak naprawdę nie ma czasu, żeby ciągle jakieś tam interakcje wchodzić, że a tu wyjścia, tamto, tamto, bo i tak takie wyjścia są raz na jakiś czas. Ale mimo wszystko właśnie jesteście u siebie, wszędzie dookoła jest język polski. Nawet jak tam norweski znam, może nie jakoś perfekcyjnie, ale także wystarczająco jako tako. No to mimo wszystko nie jestem u siebie. Ja nie mam nic do osób, które czują się w Norwegii u siebie i mówią, że to jest ich miejsce na ziemi. No spoko, ja mam po prostu inne odczucia, wy macie inne odczucia, ja nie mam z tym problemu, może tak być. Ale ja po prostu, mimo że siedzę tu już 8 lat, to nadal tak myślę, że no fajnie jest zarabiać te pieniądze, życie jest na fajnym poziomie, ale czy bym chciała tu zostać do końca życia, zwłaszcza z taką pogodą? Ja też uważam, że pieniądze to nie wszystko. Też jakoś tak sobie można powiedzieć, że tak lekko żyję, no bo tam jakaś podróż,
to jakaś podróż, wiadomo, wszystko kosztuje, na to się też wydaje, więc nie ciłam tak jakby do skarpety. Może to też nie jest do końca dobre, bo pewnie fajnie byłoby odłożyć i mieć na przykład swój dom. Tylko wiecie, macie swój dom, załóżmy zakładacie rodzinę, już macie obowiązki i już nie może, wiadomo, niektórzy sobie tak mogą żyć. Ale już wtedy z tyłu głowy macie zawsze ważniejsze wydatki, jakieś takie ograniczenia, że na przykład, no nie wiem, dzieci do szkoły, no to jednak na te wakacje w każdej chwili też nie można pojechać, żeby właśnie to dziecko chodziło do tej szkoły, na te lekcje, żeby nie umiało zajęć, a tak jak jestem teraz, tak bez żadnych zobowiązań, no to sobie podróżuję. I nie mam domu, nie mam domu, nie mam żadnego mieszkania, tutaj wynajmuję. Może warto by było właśnie powoli coś myśleć, żeby kupić. Minus jest też taki, że tutaj, gdzie mieszkam, ceny są naprawdę ogromne i praktycznie niemożliwością jest, żebym dostała kredyt na mieszkanie albo na dom do, nie wiem, załóżmy 30 km od Oslo. Bo naprawdę ceny są ogromne i w Norwegii jest tak założone, z tego co kojarzę, że można dostać pięciokrotność zarobków rocznych w kredycie. Nie wiem, załóżmy, że średnia to jest teraz 400, pewnie 500 tysięcy, no to 5 razy 5, 2,5 miliona koron. No dobra, dostanę, załóżmy, 2,5 miliona koron, można wziąć kredyt z partnerem, niekoniecznie musi być to małżonek, czy tam małżonka. No i co, mamy 5 milionów koron, a domy tu w obrębie, albo mieszkania, no żeby mieć więcej 35 metrów, to one nawet kosztują 8 milionów. A domy, no to już 10-12, no nie mam tak jakby możliwości dostać tego kredytu. A też nie zależy mi, żeby kupić sobie chatę, nie wiem, 100 km albo 50, żeby nie przesadzać od Oslo, która jest cała ruiną i drugie tyle trzeba w nią włożyć, aby ona była okej. Okay. Bo za te pieniądze, no to ja już naprawdę wolę chyba kupić mieszkanie w Polsce albo dom i żyć u siebie, a nie na 30 lat być związanym z Norwegią. No, ale marzy mi się tak właśnie mieć swój dom, bo jak sobie pomyślę, że tutaj kredyt na byle dziadostwo kosztuje 5 milionów koron, załóżmy, że to jest już tam w zaokrągleniu, załóżmy, 2 miliony złotych. No to nawet jakbym wzięła na milion kredyt w Polsce, no to za 2 miliony z tymi odsetkami, jak drugie tyle dam w odsetkach, no to będę miała, no spoko dom w miejscu, gdzie ten, a tutaj zapłacicie te 2 miliony i drugie tyle wkładacie w remont. I wiadomo, że to jest ziemia, że inwestycja, że potem to się może zwrócić. Ja wiem, że można wyremontować, wynajmować, ktoś za Was spłaca kredyt, to też jest spoko, ale nie zmienia to faktu, że domy tutaj, gdzie ja bym chciała mieszkać, są za drogie i nie mogę sobie na nie pozwolić, a ja nie chcę dojeżdżać do pracy codziennie 40-50 km. Tylko dlatego, że będę miała swój dom, no to naprawdę wolę wynajmować. I wiem, że może być tu sporo osób, które powie, dziewczyno, puknij się w czoło, lepiej mieć swoje, dojeżdżać, ludzie tak dojeżdżają i żyją. No ale ja tak nie chcę żyć. Ja już wolę wynająć, mieć 15 minut do pracy i nie marnować tego czasu. Wydaje mi się, że nigdy się nie dorobię domu tutaj, chyba żebym się przeprowadziła w inne rejony Norwegii, bo przypomnę tylko, że mieszkam praktycznie w Oslo. Tu są ceny crazy, nawet dziadki na hospicjum, tam gdzie pracuję, się dziwią, skąd te ceny się w ogóle biorą. Nie, no dla mnie to jest jakaś masakra. Dlatego myślę, że może w przyszłości wrócimy do tej Polski, żeby właśnie być tak jakby u siebie, ale raczej to będziesz wtedy, tak myślisz, jakby miała wracać, to już do na przykład domu, który już tam stoi, mając jakieś tam oszczędności, żeby tak na spokojnie wrócić do Polski, się niczym nie martwić. Bo w trakcie budowy wracać, to na pewno nie. Wydaje mi się, że właśnie jakby już coś tam stało, było właśnie gdzieś się wprowadzić i jeszcze mieć jakieś oszczędności, żeby nie było takiej spiny, że o Jezus Maria, wróciliśmy i co teraz? Nie? To właśnie, żeby tak na spokojnie było, bez stresu, tak jak nazwa mówi, i stres vlog. Więc myślę, że byłoby fajnie, marzy mi się właśnie taki ogródek na działeczce z truskaweczkami, z tym przecież tutaj to truskawka bez szklarni. Dajcie spokój, jak tu kwiaty czasem zasadzicie troszkę za późno z nasionek i one nie zdążą wzbić się w powietrze, bo już padną na zimę. Tak na hospicjum widziałam, zasadzili pomidory. Te pomidory ledwo tak mocno zielone, plus takie, że one tam mogą dojrzewać powoli w domu, nie? Ale takie zielone były i już były przymrozki, już zimna temperatura w nocy, właśnie tam 3-4 stopnie, toż to wszystko padło. Ja wiedziałam, że oni później z tego zerwali z tego krzaczka
i tak, żeby one dojrzewały w budynku. Przejeżdżałam obok tych pomidorów, wszystkie spleśniałe. Szybciej spleśniałe niż dojrzałe, no więc ten klimat no, nie do końca mi się podoba. Kurczę, jeśli ktoś uwielbia zimę, uwielbia mrozy, no to myślę, że w Norwegii się odnajdzie. Ja bym wolała cieplejsze klimaty i z czasem myślę właśnie, że też osoby, które wyjadą z Polski, też dostrzegają jej piękno i naprawdę Polska jest w takiej spoko strefie klimatycznej, bo mamy i śnieg, i ładną jesień kolorową, która nawet długo trwa, no bo tutaj jest moment, wszystko spadają liście, możecie zobaczyć na poprzednie vlogi, jest łyso, jest tak nieprzyjemnie, a w Polsce te pory roku są dłuższe, są bardziej odczuwalne, więc to jest kolejna zaleta Polski, doceniamy Polskę, doceniamy to, że jest taka ładna, te pola, no mamy i góry, i morze, które no nie jest za ciepłe, ceny też są okropne nad morzem, że naprawdę warto na wakacje jechać indziej, no ale mimo wszystko Polska jest ładna. I nie wykluczam, że wrócę do Polski. Myślę, że nawet byłoby spoko. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie mimo wszystko siedzę w Norwegii. Jak się dorobię domu, może w Polsce i oszczędności, to wtedy pewnie pomyślę. Tak więc myślę, że do Polski kiedyś wrócę, ale nic nie obiecuję, ale na pewno nie wykluczam. Zobaczymy, jak to będzie. Tak jak wspomniałam, też fajnie byłoby mieć dom albo mieszkanie w ciepłych krajach, gdzieś Hiszpanii, Chorwacji czy coś. No ale właśnie wydaje mi się, że to jest bardziej dla osób, które już są może na emeryturze, albo mają odchowane dzieci, albo właśnie nie planują dzieci, albo planują po prostu mieć za granicą i liczą się z tym, że na przykład mają pracę zdalną, albo jakąś pracę na miejscu i sobie dadzą radę. Ja tak jak jestem w tej chwili, no myślę, że byłoby dość ciężko, jeśli bym chciała właśnie wyjechać po prostu do ciepłych krajów, tam kupić dom i od nowa zaczynać wszystko. Nie chce mi się nawet. Chyba jestem leniwa po prostu. Oczywiście wszystko jest do zrobienia, ja nie mówię, że nie. Tylko po prostu wymaga chyba większego nakładu naszej pracy, cierpliwości, stresów i tak dalej. Więc myślę, że odpowiedziałam dobrze, czy bym wróciła. Wychodzi na to, że tak, tylko że jakieś ale są. No. Tak więc dzięki za oglądanie. Podajcie też na Instagram pikestressvlog. Możecie kliknąć dzwoneczek, abyście mieli przypomnienie o każdym filmie i ponownie zachęcam osoby, które mnie nie subskrybują, a wracają do moich filmów o to, aby mnie zasubskrybowały. Dla mnie to zawsze taki fajny widok, że jeszcze więcej z tych ludzi, chociaż to 6 tysięcy, tak jak wspomniałam, to już naprawdę jest dużo osób i no bym się spodziewała, że nie wiem ile czasu mam, rok? W sumie prawie półtora roku mam YouTube'a. Że w półtora roku 6 tysięcy osób, naprawdę wydaje mi się bardzo dużo. Nie wiem, chyba tak. Tak więc dzięki za oglądanie jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dzięki za subskrypcję, za łapki w górę. Zachęcam do komentowania. I widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!